Dzień dobry Państwu. Halo. Dzień dobry Państwu, dobry i mroźny, a przy tym, gdy o naszą salę kinową chodzi, to czarny, dlatego, że będziemy oglądać czarne kino. Nie tyle, nie tylko dlatego, że filmy zostały zrealizowane w 1982 roku, a więc w pierwszym roku stanu wojennego, do czego się odniosę później, ale dlatego, że pokazują rzeczywistość, która eufemizm do przyjemnych nie należy. Jedna to współczesność lat późnych lat 70., przełomu lat 70. i 80., a Akcja Filmokrzyk rozgrywa się w czerwcu bodaj 81 roku, a drugi film zanurza nas, dobry czasownik, zanurza nas w złowrogiej rzeczywistości pierwszych lat 50., czyli w epoce polskiego stalinizmu. Przymiotnik skreślić. Nie było innego stalinizmu niż stalinizm. Polski się nie różnił od radzieckiego okrucieństwem i absurdem. Najpierw o krzyku, którego autorka, pani Barbara Sasdorf, dziś nieobecna, zrealizowała na początku swojej drogi twórczej etiudę Ostatni liść i taki krótki film Dziewczyna i gołębie według Iwaszkiewicza, a później współpracowała z Wajdą przy Samsonie, z Hasem przy Rekopisie znalezionym w Saragosie, dwa razy, co najmniej dwa razy ze Skolimowskim. Specjalnie te akurat nazwiska przywołuję, dlatego że one odnoszą się, jak Państwo wiedzą, do artystów, osobowości twórczych o bardzo różnych temperamentach. To dla naszego tematu zresztą nie ma większego znaczenia, a to dlatego, że pani Sasdorf poszła swoją drogą i jej styl, zarówno styl obrazowania, jak przede wszystkim zainteresowania problemowe są zupełnie osobne i ta reżyserka, która nie to, że była niszczona, bo nigdy chyba tak nie było, ale nigdy nie była rozpieszczana na jakichś miękkich kopiercach, nie płynęła, nigdy nie była rozpieszczona przez krytykę, z pewnością z perspektywy historycznej patrząc, a do takiej skłania nasze dzisiejsze spotkanie, wobec tych naszych spotkań, zostanie w powojennej historii filmu jako polskiego filmu jako ktoś osobny, ktoś, kto pisze własnym głosem i jest orędownikiem własnego stylu. Bardzo wiele filmów, których Państwo pewno mimo odległości czasowej niektóre z nich znacie, bo żebym nie zapomniał, od razu powiem, że między tymi pierwszymi filmami a filmami, które wymienię, jest dylogia według Gojawiczyńskiej Dziewczęta z Nowolibek, pierwszą część, co mówię, pierwszy film, pierwsze ekranizacje robił przed wojną Józef Lejtes. Barbara Sasz zrobiła bardzo dobrą ekranizację Dziewczyn z Nowolibek i Rajskiej Jabłoni jako kontynuacji ze świetnymi aktorkami utrzymaną w stylu i nasyconą tym realizmem obyczajowym, o którym tu wspomniałem, a który Państwo od razu wychwycą w dzisiejszym filmie Krzyk. Ten pierwszy film, taki głośny, który był zrobiony razem z Dorotą Stalińską, trójca, pani Hojna powiedziała, pan Zdort, mąż, pani Sas i operator. Ponieważ miłość nie kłamie, to rzeczywiście było tak, że od pierwszego debiutanckiego, od pierwszej tutaj filmowej pan Zdort towarzyszy swojej żonie przez całą karierę życiową, przez całą karierę filmową.
ale stalińska jest lelum polelum para z artystek z, współpracujących od początku, mających wspólny, jak gdyby, o czym otwarcie mówią, nasług na rzeczywistość społeczną. Stalińska pojawia się zarówno w pierwszym takim znanym filmie pani Zdort, nagrodzonym między innymi w Mannheim i z tego nagrodzonym w Gdyni, to się nazywało Bez miłości, o Stalińska jako okrutna arywistka, dziennikarka, która przyszła do przodu po trupach. Jak mówię po trupach, to używam liczby mnogiej, ale właściwie takie zwłoki, taka ofiara w finale filmu zostają w postaci kogoś, kim ona, ta przedstawicielka nowego ładu, jak gdyby medialnego, jeśli tak można powiedzieć, wszystko z małych liter, który zdominowała. Więc w tym filmie Bez miłości, dalej w Krzyku, dalej w Debiutantce. No i w następnym filmie, już późniejszym, Historia niemoralna, wszędzie stalińska, w drugim okresie twórczości pani Barbara Sass odkryła dla ekranu inną znaną aktorkę, co świadczy to, że właśnie tę, a nie inną, świadczy o jej znowu nasłuchu na, jeśli tak można grubo powiedzieć, na człowieka, na pewną osobną, na odrębną osobowość, mianowicie cokolwiek by się nie rzekło o różnicach między Dorotą Stalińską a Cielecką, to właśnie Cielecka została przez panią Zdort dla ekranu wynaleziona i w późniejszych filmach właśnie ona gra główną rolę. Ten krąg problemowy, który tutaj będzie czytelny z jednego filmu, a jak Państwo znają więcej właśnie z tego tryptyku może, a może i z późniejszych, bo przecież jeszcze tutaj nie wymieniłem nagrodzonego w Gdyni Pokuszenia, późnego filmu pani Barbary, nie wymieniłem tego filmu, który Państwo na pewno widzieli, z Anną Dymną, ale nie tą piękną, młodą Anną Dymną z lat 60. i 70., tylko z wczesnych lat 90. film pod znamiennym tytułem, tak jak Krzyk ma znamienny tytuł, to tamten tytuł Tylko strach, i traktujący nie o pijaństwie i nie o alkoholizmie, tylko o chorobie alkoholowej. I Dymna z całą odwagą, bez jakiegoś ekshibicjonizmu, ale z całą odwagą ten temat za autorką, za reżyserką podjęła, zresztą nie pierwszy to tego typu wątek w twórczości pani Sass. Ale skoro się powiedziało o stalińskiej, cieleckiej, kogo wymieniłem ostatnio? Dymną. Dzięki. Trzeba od razu też zaznaczyć, bo Państwo się może też zetkną czy zetknęli ze stereotypem, który twórczość pani Sass otacza, moim zdaniem niesłusznie, a przeciwko któremu ona protestuje, mianowicie, że widzi się w niej autorkę kina kobiecego. Kino kobiece to tak, jakby ktoś wprowadził parytety kobiece do twórczości filmowej. Ci, którzy to lubią, to lubią, a ci, którzy nie lubią, uważają to za sztuczne, to tego nie lubią, a nie lubi przede wszystkim sama pani Sass, i to od razu chciałbym zaznaczyć, mianowicie
ona w okresie krzyku odżegnywała się od tego, żeby widzieć w niej przedstawicielkę kina kobiecego, zwłaszcza w wersji ruchu wyzwolenia kobiet, mówiąc, że ona sama nie rozwiązuje żadnych problemów kobiecych. Krzyk to problem człowieka. Tak, kobiety, tak, Marianny, tak, Perełki, ale człowieka przede wszystkim. I nie tylko zresztą bohaterki filmu, ale bohatera, której partneruje może dwóch mężczyzn. I podobnie jest w pozostałych filmach. A nie rozwiązuje ona żadnych problemów kobiecych, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze, zdaniem reżyserki, zadaniem twórcy jest stawianie problemów, a nie ich rozwiązywanie. A po drugie, problematyka moich filmów, powiada Sas, jest problematką człowieka w ogóle, poprzez postać kobiety jedynie wyrażana. No, jedynie wyrażano, to jest powiedziane oczywiście pro domo sua, gdy chodzi o samą reżyserkę, ale jak to jedynie wyrażano ma się odnieść do tak ekspresywnej, dynamicznej, pełnej temperamentu, miejscami agresywnej postaci, jak Marianna Perełka albo jak Dorota Stalińska, i kibice, i antagoniści stalińskiej pokazywali na pewną cienką granicę, na utożsamienie jednego z drugim, postać, aktor, to jeśli się weźmie to pod uwagę, to słowo jedynie jest oczywiście bardzo skromne, dlatego że ten tytułowy krzyk jest nie mógłby znaleźć jak gdyby innej ekspresji niż ta, którą tutaj Stalińska zaproponowała. W charakterystycznym wywiadzie, który został udzielony, to pierwsze z dwóch nazwisk egzotycznych, które tu wymienię dzisiejszego wieczoru, mianowicie przez pewną skromną dziennikarkę, chyba w 74 roku, ona nazywa się skromna dziennikarka, robiąca wywiad z Dorotą Stalińską, Ilona Łebkowska. Więc w wywiadzie z Iloną Łebkowską, dziś wziętą scenarzystą, ważną dla naszego kina popularnego, pada pytanie, zdaje się więc sobie pani sprawę, że środki, które pani stosuje, często są na granicy przerysowania. A to, że one są takie, to państwo zobaczą w pierwszej sekwencji, więc od razu wchodzę w samo jądro filmu. Na co Stanisław mówi, że pytanie dotyczy zapewne przede wszystkim roli Marianny. Tak, zdawałyśmy sobie z Basią Sas wyraźnie sprawę z tego, że krzyk jest filmem ostrym, że moja rola budowana jest środkami wyrazistymi, że balansuje na granicy, którą łatwo przekroczyć. Często spotykam się z opinią, tu podpowiada Łebkowska, że ta granica została przekroczona. Na co Stalińska mówi, nie, widzowie mówią, że przez pierwsze 15 minut projekcji ta dziewczyna denerwuje, drażni, więc jeśli państwo będziecie przez 15 minut pierwszych zirytowani, to uwaga, później ma być lepiej. I to dobrze, gdy przestaje denerwować, gdy się o tym zapomina, to znaczy, że postać została zaakceptowana przez widza, zdobyła jego sympatię. Gdyby słowo sympatia, którego użyła aktorka, zamienić na empatia, to by było w ogóle trafione, bo empatię od razu mamy. A czy sympatię? To rzecz dyskusyjna, ale to nie sprawa kreacji, o czym za chwilę. Stalińska jest programowo przeciwko tak zwanym ładnym buziom. Ona, która w tym okresie, w okresie krzyku i w okresie swojej świetności słynęła nie tylko z temperamentu aktorskiego, ale też z urody, ostrej urody, to powiada, że chciałabym, żeby ludzie lubili moje bohaterki nie za ładne buzie, lecz by obdarzyli je sympatią w chwili, gdy dostrzegą ich urodę wewnętrzną, skrytą czasem pod nieładną powierzchownością. Gdy zrozumieją, że one są dobre, wrażliwe, pełne miłości, ciepła. Takie są moje bohaterki filmowe i takie są też postacie, które gram
w moim małym teatrze. I rzeczywiście ten wątek, który tutaj przed chwilą podniosłem, tego, że to kino pani Barbary Salzdorf nie odbywa się bez miłości, nawet jeśli tej miłości, patrz, tytuł filmu się nie znajduje. Nawet jeśli w świecie ogłoconym z uczuć rozlega się krzyk, to te najbardziej naturalne związki między ludźmi, między kobietami, między mężczyznami, między na koniec, a nie najmniej ważne, między kobietą a mężczyzną, wszystko to istnieje ze szkodą dla postępowej ideologii, ale z pożytkiem dla zdrowego rozsądku. Więc ten duet Sas Stalińska prawdopodobnie dlatego się tak długo trzymał, a trzymał się między innymi dlatego, że one obie wydają się wyczulone na nie tylko na problemy psychologiczne takie, że źle mi w świecie, ale że świat jest zły, świat bywa zły i nic na to nie poradzimy. To nic na to nie poradzimy, do tego zaraz wrócę, jest zwykle w filmie, nie jest tak częste, dlatego że zwykle jest konfrontacja jednostki ze światem i ten świat jest zły po to, żeby uszlachetnić, nobilitować jednostkę, która z całym światem się wadzi albo nigdzie się nie może zmieścić. Ale bohaterka z taką przeszłością, jak bohaterka Krzyku, co ma ze sobą zrobić? No co? Za chwilę krzyknie. I krzyknie nie jeden raz. A jak wejdziecie to do środka, do jej tak zwanego domu, do tej rudery, do tej graciarni, w której mieszka, do tych ludzi, którzy się zwą jej rodziną, to od razu zrozumiecie, że jeśli nie macie nawet do niej sympatii, to rozumiecie jej problemy. Empatia właśnie, nie tyle sympatia, co empatia. Ta celność obserwacji obyczajowej w Krzyku, podobnie jak w innych filmach Salzdorf, jest widoczna właśnie w tych realiach obyczajowych, w tym, że Praga jest ponurym awersem stołeczności, tej Warszawy, w której my teraz jesteśmy, mimo że prawie mamy narzut kamieniem za sobą przez Wisłę, że ta duszna izdebka, w której bohaterka gnieździ się, jak powiedziałem, z tak zwaną rodziną, a co w tej rodzinie się dzieje, to nie mówić, tylko Państwu zobaczyć. Do złudzenia przypomina Melina, to jest zastanawiające, niepokojące, w której, jeśli Państwo pamiętają, 8 dzień tygodnia, ten film Forda według Kłaski z 57 bodajże roku, to ta ponura, to jest ten sam, ta sama klaustrofobiczna i ohydna rzeczywistość, w której bohaterka chce jak ptak wylecieć. Tak, ale ona nie jest ptakiem i wie o tym. Tutaj problem. No i jest jeszcze ta rzeczywistość domu opieki, w obrębie której przebiega główna akcja filmu i na to Państwu chciałem zwrócić uwagę, że nie jest to miejsce infernalne, bo jako stary kinoman, jak czytam w streszczeniu, że akcja się dzieje w więzieniu, to wiadomo, że to musi być miejsce infernalne, ale jeśli to jest szkoła albo zakład opieki, to na pewno tam dranie siedzą, a nasz bohater, piękny i wrażliwy jak Lilika, cóż dopiero bohaterka, to ona tam się nie może pomieścić. No ale Marianna Perełka, ona nie taka perełka. Ona Marianna. Ona niesie za sobą ten ciężar, który nie każdy by przeniósł i to nie jest, jakby powiedział jeden z moich znajomych, że to nie jest pluszowy krzyż, że to jest prawdziwe nieszczęście. Więc ona jest nosicielką sama pewnych problemów, a one nie docierają tylko do niej ze złego świata.
Właśnie tutaj chciałbym podkreślić oryginalność filmu, bo zazwyczaj ten problem niedostosowania jednostki do społeczeństwa, tak jak powiedziałem, jest ukazywany jednostronnie, że tak, że jak gdyby system w postaci organizacji, instytucji, najchętniej szkoły czy zakładu poprawczego, tych instytucji represyjnych z natury odrzucał, porzucał, już tu do nas nie wrócić i miażdżył, jak się jeszcze raz spotkamy, to cię zmiażdżymy, bo nie mamy co z tobą zrobić, jednostkę nieprzystosowaną. W Krzyku jest inaczej i zarzut krytyka, jeden z krytyków taki zarzut wypowiedział, że cytat, że Perełka straciła swoją szansę powrotu do normalnego życia długo wcześniej, zanim podjęła ostatnią próbę. Można, w moim odczuciu trzeba, to rzecz Państwa, czy podzielacie opinię cytowaną przeze mnie, czy tę, którą ja teraz zgłaszam, że trzeba czytać z odwrotnym znakiem, bo odejście od cierpiętniczego schematu to jest właśnie zaleta filmu. Sugestii determinizmu losu bohaterki, choćby pesymistycznej i nieprawomyślnej, nie można z góry odrzucić. To jest kwestia realistycznego sposobu spojrzenia na życie i jednym z argumentów są pozaekranowe losy Oli Dittner, tej otwórczyni tytułowej roli w znanym Państwu filmie Glińskiego Żegnaj Tereska z 2001 roku. Tak, cześć Tereska. Ale może Freud przeze mnie przemówił, dlatego że Tereska tytułowa miała do Hollywoodu dotrzeć, ale adieu, dlatego że zamknęli się za nią w ramy aresztu, dlatego że ona z tej szansy wykorzystanej przez partnerkę ekranową nie skorzystała i po prostu pozostała w tym świecie, z którego wyszła. Nie jest ptakiem ta bohaterka, również ta, którą wymieniłem. Ale nie dlatego, żeby nie miała tych właściwości, tylko dlatego, że brak jej pewne umiejętności latania i wyrwania się z tego. Jest bardzo przy ziemi i bardzo ten horyzont jest skurczony w jakiś sposób. Coś takiego tutaj też w tym filmie miga. Z tym, że odejście od publicystycznych schematów, bo to jest na pewno odejście od publicystycznego schematu, miało też swoją cenę. Zagadkowa postać pana Nowickiego, którego tutaj kreuje przez film chyba w ogóle niewykorzystywany, taki wybitny aktor teatralny Stanisław Giga, owego rozmówcy, partnera i potencjalnego, może rzeczywistego sojusznika bohaterki. Już w eksplikacji reżyserskiej, którą czytałem, była niedookreślona celowo, w pewien sposób niedomknięta. A dla tych, którzy w zgodzie z intencją autorki odbierali Krzyk w kategoriach psychologiczno społecznych, taka impresjonistyczna kreska w rysunku postaci Nowickiego, to jest bardzo ważna postać dla filmu, była walorem, a przeszkadzała tym, którzy się spodziewali, że tajemnice starszego pana da się wykryć w konwencji opowiadania kryminalnego. Czyli moja rola jako narratora to jest też taka, żeby niech się państwo nie łudzą, to nie kryminał. Bo jak będziecie się państwo łudzić, że to kryminał, to będziecie poirytowani. Czyli już drugi raz państwa, raz cytatem, a raz własną przestrogą, to niewczesną irytacją. W dodatku, a pamiętajmy, że film wpisany w realia 81 roku został wyprodukowany w 82 i pokazany w 83. W dodatku towarzyszyła też niejasność pewna istotnego dla akcji wątkowi sprawdzania tożsamości starego, czyli tego człowieka, o którym mówiłem, przez działaczy, w których rozpoznawano cytat zagonionych w niegrzeczność ogarów Solidarności, koniec cytatu. Ci działacze Związku w lecie 81, mimo że nie jest powiedziane, o ile pamiętam, jacy to działacze, tylko po prostu działacze związkowi, kiedy szaleje anarchia, o czym mówią nawet na Brzeskiej, sarkastyczna uwaga recenzenta, konspirują się tak, jakby byli agentami obcego wywiadu.
koniec cytatu z pisanego z pasją artykułu jednego z zasłużonych wtedy działaczy solidarnościowych, którego nazwiska nie wymienię, dlatego że niestety poszedł złą drogą i wylądował w więzieniu za niebłahe przewiny. Ale o co ten krzyk, tytuł recenzji, o co ten krzyk świadczył o tym właśnie niezadowoleniu z aktualizacji tego, czy też, jakby to powiedzieć, właśnie z jakiejś intencji lub bez intencji związania fabuły filmu z polityką. Fabuła filmu z polityką nie ma nic wspólnego, moim zdaniem. Ale nie wszyscy to zdanie podzielają. Bo na przykład w charakterystyce jest to, że Tadeusz Lubelski wydał w 2009 roku historii kina polskiego poświęca filmowi tylko jedno zdanie, które brzmi: cytat, fałszywie brzmiał wizerunek nierozwiązywalnego polskiego konfliktu z 1981 roku, uzasadniający klęskę odrzuconej bohaterki z marginesu społecznego w krzyku. Koniec cytatu. To potwierdza się więc tutaj, że nasz odbór filmu bywa mocniej wpisany w kontekst społeczny, niż się można byłoby spodziewać. I ta obserwacja, o czym powiem, będzie też dotyczyć w pewnym momencie Matki Królów. Czy to było intencjonalne, czy nie, o tym trzeba by zapytać autorki, ale nie ma tej okazji. Jest też zagadka frekwencji, a może trzeba pochwalić publiczność sprzed 20 lat, czyli publiczność państwa matek i ojców, rodziców, że chodziła na takie filmy. A to jest przecież film społeczny, bez żadnych znamion sensacyjności. Jego atrakcyjność nie wywodzi się z kanonów kina popularnego. Trudno określić, w jakiej mierze było to świadectwo problemowej rangi filmu, a w jakiej owe nieuchwytne, a zwykle gdzieś zawieszone w powietrzu znamie czasu. Bo zdarza się, że nie oglądamy filmów, które teoretycznie powinniśmy oglądać, a znowu oglądamy to, co nie powinno się, teoretycznie biorąc, nie powinno się dobrze sprzedać. Widocznie wtedy ludzie byli głodni prawdy o samych sobie. I to ich prawo do kina, bo nawet niechętni pani Sas, komentatorzy, podkreślali, że kino pęka w szwach i że kino jest pełne. Jest w związku z tym taka pewna cezura między, ja nie chcę oczywiście na czarno określić sytuacji odbioru dzisiaj, zwłaszcza kiedy wchodzi znakomity i prawdopodobnie bardzo z sukcesem frekwencyjnym, czego mu życzę, film Czarny Czwartek Krautzego, jak są filmy Jakimowskiego, jak są filmy Rosy. Akurat te Rosy filmy to widziałem na raczej w pustawej sali, ale w tej chwili raczej zainteresowania publiczności nie dotyczą jak gdyby zgodności czy niezgodności z naszym życiem i z życiem społecznym, tylko dotyczą krainy wymyślonej fikcji, przeciwko której nie mam, ale która w tej chwili dominuje. Natomiast problem oczywiście jest poważny i gdyby ktoś oby tylko nie w ramach prasy uniwersyteckiej, bo wtedy trzeba posługiwać się głównie wyrazami ze słownika wyrazów obcych, ale gdyby ktoś chciał się na przykład zabrać za taki temat jak krzyk w filmie polskim współczesnym, to wychodząc od tego krzyku dzisiejszego poprzez film Drygasa, Usłyszcie mój krzyk, ten film dokumentalny o samospaleniu Ryszarda Siwca na stadionie dziesięciolecia podczas perłowskich dożynek, czy krzyk z śmierci jak kromka chleba Kuca o pacyfikacji kopalni Wujek, czy stłumiony krzyk
z wspomnianego przeze mnie czarnego czwartku. Różne krzyki, ale bardzo, bardzo ważne, nie tylko dla filmu, ale dla rzeczywistości. Kto wie, czy nie ważniejsze niż w swoim czasie robiący tu rolę tytułowy wrzask Skolimowskiego. Tyle o krzyku. Matka Królów opowiada o wcześniejszej, jak powiedziałem, epoce, o okresie wczesnych lat 50. Poetyka opowiadania jest też inna. To jest bodaj najlepszy film Janusza Załaskiego, a przede wszystkim oprócz Człowieka z Marmuru i Dreszczy Warczewskiego. To jest jeden z najważniejszych polskich filmów o stalinizmie. Całe zło systemu ogniskuje się tutaj w historii robotniczej rodziny osieroconej przed wojną jeszcze przez ojca, ratowanej olbrzymim, ale daremnym wysiłkiem matki, owej tytułowej Matki Królów, matki Klemensa, Zenona, Staszka i chłopców królów, tych królów, ale niespełnionej matki tych królów, którzy mogliby mieć korony na głowach. Dwuznaczność tytułu. I zrujnowanej rodziny przez wybory życiowe jej czterech synów. Jeden jest ideowcem, dużo zapłaci. Jeden jest karierowiczem partyjnym. Jeden jest cynikiem, abnegatem, jeden outsiderem. Wszyscy oni przegrywają, w czym nie ma przypadku, ale jest pewna prawidłowość. Historia powstania dystrybucji jest ciekawa, naprawdę chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, żeby zdjąć problem tak zwanej wiktymologii z filmowej z porządku dnia. Na portalu Film Polski łódzkim, zresztą bardzo pożyteczny, można przeczytać, że powieść Brandysa, na której oparto film, była wydana tylko w 10 tysiącach egzemplarzy. Przypisek mój, daj Boże, każdej powieści dzisiaj miała nakład 10 tysięcy. Ta akurat, o której mowa, miała dwa razy więcej, 20 tysięcy egzemplarzy i o ile pamiętam, była wznawiana. I że film miał kłopoty, dlatego że był kręcony w strasznych warunkach w stanie wojennym, co Janusz Załaski w niedawnej rozmowie ze mną potwierdza, ale bez martyrologicznego kostiumu, bo daj Boże każdemu filmowcowi, żeby mógł w 1982 roku w ogóle kręcić w stanie wojennym film, prawda? Zwłaszcza film polityczny. Więc pobili panie, pobili, zaraz będzie mowa o tym, że reżysera tam poturbowali, ale nie wpadajmy w ten cierpietniczy schemat, zwłaszcza, że jeśli mowa o jakimś łączniku między tym filmem SAS i filmem Załaskiego, to Państwo muszą sobie uświadomić, że każda dyktatura, zwłaszcza w pierwszych swoich dniach, legitymizuje się miłością do abstrakcyjnie biorąc do narodu czy do społeczeństwa, a już szczególnie do artystów. I chciałaby bardzo dobrze, dlatego została dyktaturą, że chciałaby bardzo dobrze dla społeczeństwa, a przejawem tego, że chce bardzo dobrze dla społeczeństwa jest nieustająca, wzmożona miłość do artystów, której od czasu do czasu trzeba dać dowody. Patrz jednak te filmy na ekranach, te które dzisiaj oglądamy. No ale po Wertepach to było. Załaski miał na myśli ten temat w latach 70. Załaski jest rocznik 47. Najmłodszy debiutant w polskiej kinematografii, bo 20 tam parę lat miał, jak zrobił pierwszy film fabularny. Sam jak gdyby rzecz zna od środka, może nie stalinizm, ale myślenie lewicowe, znak zapytania, komunistyczne znak zapytania. Jego ojciec był, jeśli pamiętam, wiceministrem kultury i z synami, z Januszem i znanym aktorem, jego bratem Andrzejem Załaskim, toczył zacięte dysputy o teraźniejszości i przyszłości i podobno tak to już zostało. To cytuję ze Załaskim. Załaski dostał pozwolenie na kręcenie filmu w połowie roku 81. Niestety nie mógł tego skończyć. Skończył dopiero w 82. I nie było co marzyć o premierze
Matki Królów, zwłaszcza, że sterujący wtedy, odpowiadający z dziedziny filmu Stanisław Stefański, wiceminister kultury i działacz, tak, jeden z tych dyrektorów telewizji publicznej w swoim czasie, zaproponował Zaorskiemu takie zmiany, które by film zrujnowały, i Zaorski się powołał na przykład znanego państwu filmu, a czy ja wiem, czy to znanego, czy myśmy tu przecież nie pokazywali, Miasto nieujarzmione Jerzego Zarzyckiego, który miał szansę być czymś w rodzaju pianisty Polańskiego, bo był napisany jako Robinson warszawski, historia Szpilmana, i został zmasakrowany przez cenzurę, i pojawił się zupełnie inny film, i właśnie tym zamachał w rozmowie z dygnitarzem partyjnym Zaorskim, mówiąc, że jak chcecie, to zrobicie tutaj z tego, co ja robię, jakiś kadłubek, jakąś imitację filmu, więc dajcie spokój. Sprawa wróciła dopiero po 5 latach, to jest w końcu 1986 roku, kiedy się w powietrzu wyczuwało jakieś zmiany. Ja mówię, że kiedy się w powietrzu wyczuwało jakieś zmiany, to uwaga, odczytuję to, ciekawa rzecz, odczytuję to po losach filmu. Bo jakbyście Państwo mnie zapytali, czy ja w roku 86 odczuwałem jakieś zmiany, to bym powiedział, że nie odczuwałem. A świadectwo tego, że coś już było, coś się kroiło, było w telefonie Wigilię, jest taki dzień w kalendarzu, Wigilię szefa Naczelnego Zarządu Kinematografii Jerzego Bajdora do Zaorskiego, który obiecał, dał mu sygnał, że może coś tam będzie z tym filmem. Roman Gutek pokazał ten film w warszawskim tygodniu, w ramach Warszawskiego Tygodnia Filmowego. Później film był pokazywany z sukcesem w Gdyni w 1987 i dostał nagrodę. I jako jaskółka przemian, albo jak legitymizacja systemu, został wysłany na festiwal zagraniczny, bodajże do Berlina, jeśli dobrze pamiętam, tak, do Berlina, i tam dostał srebrnego niedźwiedzia. Więc ciekawa rzecz. Nie mógł powstać, a powstał. Powstał niby za czasów, robiony za czasów Solidarności, ale skończony w stanie wojennym. Kazano mu czekać, ale w końcu się doczekał, wcale niewesołym przełomie 86-87 roku. Jak się doczekał, to zaczęli go dekorować, orderować, wysyłać, pieścić. Ale co to za pieszczota? Jedna kopia w jednym tylko kinie warszawskim, w kinie Wars. Czyli to tak jak płaszcz Portosa z Trzech Muszkieterów. Lśni się, a podszewka jest taka, że tylko się chce płakać. No ale najważniejszą nagrodę, jak Zaorski mówił, właśnie dostał pod kinem Wars, bo mu powiedziano, że kino jest oblężone, a bilety można dostać tylko u tzw. koników. Kto wie, kto to jest konik? Większość wie, na szczęście. Klasyczny konik dla kinomanów, klasyczny konik to Adolf Dybsza, film jest sprawa do załatwienia. Ten bikiniarz, plereza, marynarka w kratę, buty, wąski spodzień, krawat w 74 kolorach. I bilecik, proszę, bilecik, komu bilecik. Więc tutaj też komu bilecik, 87 rok, rzadkość w Warszawie. I Zaorski pojechał, żeby to sprawdzić, stanął w jakiejś niszy bramy chciał podchwycić reakcję wychodzącej z kina publiczności. Wyszli ludzie z kina i grupka tych ludzi, którzy wychodzili, zaczęła śpiewać jeszcze Polska nie zginęła. Więc Zaorski mówi, że nigdy lepszej nagrody filmowej nie dostał, zwłaszcza, że w roku 87 jemu się też nie śniło, że będzie rok 1989, 90 i tak dalej. Mówiąc o cierniowej drodze filmu na ekrany, nie można pominąć jego literackiego pierwowzoru, którą była wydana w 1957 roku na fali krótkiej, ale prawdziwej
doświadczyłem jako 16-latek wchodzący na studia odwilży popaździernikowej. Powieść Kazimierza Brandysa pod tym tytułem. Trudna, a może zbyt łatwa, jak niektórzy mówią, na tego rodzaju rozrachunek biografia Brandysa wiązała się z tym, że on był autorem, nie tylko autorem socrealistycznych powieści, ale był jednym z takich głównych heroldów marksizmu stosowanego, jeśli tak można powiedzieć, w literaturze i czerpał z tego liczne frukta. To nie był jakiś ascetyczny ideolog, tylko to był dobrze żyjący w tamtych czasach literat z tych właśnie związanych z władzą. Tu zrobię nawias wyłącznie dla polonistów, reszta może nie słuchać. Mianowicie Brandys, pisarz wielkiego talentu, patrzy w późniejsze rzeczy. Długa lista tytułów w katalogu, ale także w internecie. Brandys, którego my znamy jako pierwowzór, jak być kochanym, prawda, hasłem. Brandys, człowiek wielkiego talentu, Bogdan Czeszko jako autor Trenu, człowiek wielkiego talentu, Żukrowski, którego nazwisko w stanie wojennym odmieniało się wyłącznie z przymiotnikiem albo z przymiotnikami, niekoniecznie najpiękniejszymi, człowiek wielkiego talentu. I myślę sobie, co z tymi ludźmi wielkiego talentu było, gdyby żyli w innej epoce, gdyby nie płacili serwitutów władzy i nie tak jak Brandys, którego osobiście znałem i lubiłem i który mi wybaczy, bo na pewno słucha tego, co mówię i może się go zgorszy teraz, co powiem, ale mi wybaczy, że talent miał większy niż charakter, to co by było, gdyby nie ta rzeczywistość. Ale tutaj to nie jest abstrakcyjne pytanie, bo wpisane mocno w ogóle w strukturę jakby Matki Królów, gdzie odpowiedzialność systemu pisanego z dużej litery i odpowiedzialność ludzi, poszczególnych ludzi, którzy niby są tylko kibikami w tym maszynie, rozkłada się. Sam Brandys złożył swoje wyrzuty sumienia i swoją odzyskaną nadzieję w usta Wiktora Levena, wracającego do życia po kilkuletnim więzieniu. Wiktor Leven to działacz komunistyczny, główna, kreowana wspaniale przez Zapasiewicza postać poza rodziną królów tego filmu. Na końcowych stronicach Matki Królów jest taki pasus, cytuję: zbliżał się letni wieczór, zapowiadający zwłaszcza w dzielnicach nadrzeżnych ciepłą ciszę i ciemność. Niewysoki, trochę otyły człowiek, stojący w cieniu zrozgadzanego domu, przed którym bieleją stare cegły i kości, nie ma nic na swoją obronę, na swoje usprawiedliwienie, prócz jednej rzeczy. Chce zacząć od początku. Nierozumna, szaleńcza, prawdziwie ludzka rzecz. Jeśli kiedyś świat się znowu upomnił jego marzenia, można już dzisiaj mieć pewność, że znowu się nie obejdzie bez wstrząsów i błyskawic, wśród których sławna bryła pozwala ruszyć się z posad. Koniec cytatu. Specjalnie to zacytowałem, dlatego że gdyby sławna bryła ruszyła się z posad po słynnym referacie Chruszczowa, który zmienił kierunkowskaz, prawda? Gdyby ta sławna bryła z międzynarodówki ruszyła się z posad, to może i sytuacja pisarza polskiego Kazimierza Brandysa i jego czytelników byłaby inna. Więc to jest tak jakby pisane z pewnego rodzaju ubezpieczeniem, którego tu różnica wielka z filmem Zaorskiego, którego w filmie Zaorskiego nie uświadczysz. I w przemianę Brandysa ani wtedy, ani później nie wierzono, specjalnie nie wierzono. A jaki to ma związek z filmem?
bezpośredni, dlatego że widziano w Zaorskim egzegetę myśli Brandysa. I Zaorskiemu się nie przesadnie, ale od niektórych dostawało za to, że ten Brandys, co z tym Brandysem, proza Brandysa, to przecież to zupełnie nie to. Stąd też szczególna perspektywa odbioru tego filmu i charakterystycznym jej wyrazem jest polemika Aleksandra Jaskiewicza z Anną Tatarkiewicz, przeniesiona z polityki na łamie miesięcznika Kino, bo Tatarkiewicz nazywała przesłanie Matki Królów kiczem politycznym. Nie wiadomo, czy mówiła o powieści, czy o filmie, dlatego tak nad tym Brandysem się rozwodzę, że nie wiadomo, kto za czyje grzechy tutaj płaci. Twierdząc, że w swojej obrachunkowej powieści Brandys, cytat, przepisał na czarno to, co kiedyś przedstawiał na różowo. Koniec cytatu. A Jaskiewicz, gorący orędownik filmu, upominał się w odpowiedzi o rzetelną krytykę, do której potrzebne są kompetencje zawodowe i bądź co bądź moralne. Koniec cytatu. Oczy Łucji, bohaterki filmu, patrzą w twarz każdemu z nas. Nie ma w niej krzyku, jest skamieniałe milczenie. Koniec cytatu. Więc tym razem nie krzyk, tylko milczenie. Tak pisał recenzent jeszcze nie z wysokości sprawowanego obecnie urzędu szefa Komitetu Stałego Urzędu Rady Ministrów i zarazem szefa strategicznych doradców premiera Donalda Tuska. Czy mi się coś nie pomyliło? Nie. Recenzentem był Michał Boni, z wykształcenia polonista i recenzent właśnie tego filmu, zresztą jedna z lepszych recenzji wyszła spod jego pióra. W postać Łucji, o której tu mowa, tytułowej Matki Królów, wcieliła się Magda Teresa Wójcich. Kazimierz Brandys sforsował do tej roli Barbarę Kraftówną, pamiętną Felicję z jakąś kochaną. I proponowano też do tej roli Hannę Skarżankę, ale ta swoją witalną siłą to najprawdopodobniej zdolna byłaby rozsadzić ekran. Tymczasem Zaorski zobaczył w postaci Magdy Wójcich, jak powiada, cytuję, małą kobiecinę, która niczym kariatyda trzyma rodzinę, koniec cytatu. Zaś Kazimierz Brandys, przywiązany do swojej powieściowej wizji, klarował aktorce, jak już Magda Wójcich stanęła na planie, że ona nie gra tutaj matki Polki, tylko gra kobietę, która się puszcza. Puszcza się podczas okupacji. Z biedy, z nędzy, z nieszczęścia, aż swoje dopuszcza się, nie jest postacią od tej strony do naśladowania. Film stoi nie tylko znakomitym aktorstwem Magdy Teresy Wójcich, ale jak powiedziałem, Zapasiewicza w roli Lewena, Lindy w swoim najlepszym przed psim, czyli przed okresie, przed filmem Psy, żeby nie być posądzany o złośliwość. Przecież tam też doskonale grał, ale kogoś innego, a tu grał role dramatyczne. Nie zapominając o Janie Szczepkowskiej, o Adamie Ferencym czy Krzysztofie Zaleskim. Operator Edward Łosiński, autor muzyki Michał Lorenz i bard tamtej epoki Przemysław Gintrowski dopełnili skład świetnej ekipy realizatorskiej filmu. Ta idea filmu wykrystalizowała się w momencie, gdy Zaorski, który się długo wahał, ujrzał taki motyw integrujący, mianowicie motyw, jak powiada, oświetlający całość opowiadania. Śmierć Stalina w marcu 1953 roku i tej śmierci okrutną replikę upostaciowaną w losie Klemensa Króla, ideowca, którego zżarła i zmiażdżyła rewolucja, a może chimera rewolucji, to nie to samo. Jest w filmie problem dwóch pokoleń, Łucji i jej synów. Prosto, jakby się zdawało, drogę Klemensa matka musi wyjaśniać panu prezydentowi w Nowym Liście. Może ludowa władza nie wie, z kim ma do czynienia. Nawiasem mówiąc, już to samo pisanie listów do pana prezydenta przed wojną
ja, Lucja Król, zamieszkała i tu proszę o to i o to. I później do pana prezydenta po wojnie ten sam list przez tę samą kobietę, ten sam list, tak samo nieczytany, pisz do mnie na Berdyczów. Los człowieka, niezależny już od stalinizmu, ale ten list w sprawie Klemensa może takim owiany taką naiwnością, może ludowa władza nie ma do czynienia, że ma do czynienia ze swojakiem, z kimś, kto wierzy w socjalizm, z kimś, kto podczas okupacji robił dobre rzeczy. Może niesłusznie uwięziliście go, prawda? Jest jeden z braci arywista, który dowie się o tym, że jest arywistą w momencie, kiedy mu to wykrzyczy rodzina w tłuściejącą gębę. Jest inny brat zetępowiec, który zapiera się swego brata, tak jak niczym święty Piotr. Jego sprawy natomiast zaszły tak daleko, że agresja i rozpacz matki w świetnej scenie, która zresztą tej prapoczątkiem, która została zresztą też wzięta z powieści, tylko w powieści ona jest po prostu bardzo skrócona, tutaj ma olbrzymią siłę dramatyczną, niczego już nie zmienia i nie wiadomo czy w ogóle, czy jakiś świat pozostawia. Tutaj już mamy do czynienia z kimś, kto jest na dobrą sprawę, właśnie na złą sprawę mutantem, z kimś, kto został już wyhodowany przez ten system i który nie widzi zła wokół siebie i w sobie samym. To jest wielki problem. Wreszcie są w tym filmie bardziej niż w powieści, która bez względu na to, że świetnie napisana i taka pełna uważności, uwagi, skupienia nad losem każdego człowieka, który tam jest portretowany, widzenia go w indywidualnej perspektywie jednostkowej, niepowtarzalnej. Brandes czasem miał skłonność do retoryki, a ta zupełnie wyparowała w pisanym, jak się wydaje, szczerze od marca 1956 roku utworze. To mimo wszystko w tej jego powieści jest coś, co nawet dla mojego pokolenia, czy inaczej dla formacji, to jest małej litery, ale środowiska, w którym ja wzrastałem, z którego się wywodzę, PZP, PPL, PZPR, jakieś abstrakcje, gdzieś odległe, gdzieś tam, no, zupełnie z innego świata. To tutaj w utworze Brandesa są mocno w narracji dotyczącej Wiktora Levena uwewnętrznione, tego komunisty przedwojennego uwewnętrznione i wyeksponowane, i ważne jest, który towarzysz co powiedział, który towarzysz co zrobił, czy ten towarzysz pomógł tamtemu towarzyszowi, a gdyby mógł pomóc, to, a nie pomógł, to dlaczego i co z tego wynika dla kolektywu, który trochę upraszczam na użytek chwili, bo w porównaniu ze stworami socjalistycznymi to w ogóle to są szczyty literatury, ale ten taki duch epoki złym słowa znaczeniu też tam gdzieś tam został w powieści Brandesa, a w filmie Zaorskiego już nie. I te dwie płaszczyzny, dwa poziomy świata społecznego są nie tyle przeciwstawione, co to też nie jest osmoza, ale są jak gdyby to są równoległe potoki, które jak ktoś chyba zauważa, może Państwo też będą mieli to samo odczucie, które są właśnie równoległe i mogłyby się gdzieś zlać jako dopływy rzeki, ale tego nie ma, nie dla tak zwanej obcości klasowej, tylko dla różnicy życiowych doświadczeń, na różnicy życiowych doświadczeń. Najpierw to jest życie prostego człowieka postawionego w obliczu tej potężnej, absolutnej i odległej władzy. Uwaga, jeszcze raz, niekoniecznie to musi być władza komunistyczna, a przed wojną też była. Ona się nie może dobić do tego i świat jest zupełnie, ma zupełnie inny wymiar. Natura władzy się nie zmienia, tylko adresaci listów się zmieniają, a na drugiej płaszczyźnie przebiega
konfrontacja losów Łucji z kolejami życia i kariery tego Wiktora Lewena, intelektualisty żydowskiego pochodzenia, który jest insiderem systemu, ale który nie jest karierowiczem, który wyobrażał sobie ten świat wielkiej utopii inaczej, wcześniej jeszcze niż go ten świat potraktował tak, jak tutaj to będzie pokazane. I obydwoje ci ludzie okazują się bezradni. Ona, Łucja, nad kawałkiem papieru, który ten papier nie zmieści nawet cząstki prawdy o jej życiu, nawet gdyby te zdania, które ona pisze, były gramatyczne. Są szczere, ale nie zawsze są gramatyczne. A z drugiej strony on jest, ten Lewen jest rozpięty między wczorajszą jednoznacznością świata, to znaczy zły świat przedwojenny, zły system i nowy, lepszy, który zbudujemy my, komuniści, a z potworniałą rzeczywistością powojenną, w którą on wszedł, której stał się ofiarą, ale którą, uwaga, najpierw reprezentował. Niesamowita jest w tym filmie scena zebrania, w którym Lewen zaczyna klaskać sam przeciwko sobie i ta scena jest symbolem nie tylko tamtych czasów, ale gorzką nieprawdą i Państwo zebrani dzisiaj na tej sali, na szczęście ja też nie, bo Bozia mnie oszczędziła mi udziału w tym, nawet wiedzę o takich zebraniach, a to była gorzka prawda, to co tutaj jest pokazane na ekranie. W 1957 roku wybitny, a dziś już niestety prawie zapomniany, jeden z najwybitniejszych polskich humanistów, socjolog Jan Strzelecki pisał opowieści Brandysa, że te konflikty są tym wyraźniejsze, tym bardziej przejmujące, że rysowane są czysto, bez zamiaru sprawienia ulgi samemu sobie przez wprowadzanie w tok rozwoju sprawy jakiegoś zewnętrznego zła czy ludzkiej przywary, która mogłaby służyć jako wytłumaczenie klęski i przyjąć na siebie odium winy. I kto wie, czy w większej jeszcze mierze to samo nie odnosi się do filmu Janusza Zaorskiego. Dziękuję Państwu.